Dzisiaj taki historyczny dzień, 22 lipca. Magda, zapamiętasz, że to w Twojej imieniny zaczęła się budowa kaplicy. Piękna postać, kobieta, która doświadczyła nawrócenia, przeszła z grzechu do wolności, do światła. Pierwsza uczennica, której Pan Jezus powiedział: idź ogłoś apostołom, moim braciom, że zmartwychwstałem. Pierwsza, która miała iść z dobrą nowiną o tym, że Jezus żyje. I mam nadzieję, że Wy jesteście właśnie z taką energią duchową, jak Maria Magdalena, by głosić dobrą nowinę. My chcemy w tym miejscu, gdzie ta kaplica będzie powstawała najpierw, bo to też jest piękne. Ona już przez 3,5 roku powstawała, bo to cała nasza organizacja, ta nasza mobilizacja, zbieranie pieniążków, dokumentacja, to była wielka praca. Myślę, że wykonaliśmy, gdyby tak procentowo obliczyć, to bardzo dużo. A teraz będziemy patrzeć na to, co będzie bardzo oko cieszyło, bo będzie wszystko to widoczne, będzie coś już wychodziło z ziemi, najpierw w tym roku. Cieszę się, że jest z Was przede wszystkim, moi drodzy, którzy jesteście jako tutaj wspólnota parafialna i z całej parafii, z wszystkich zakątków, bo ta kaplica ma nas jednoczyć, integrować. Cieszę się. Pan ma dobrą nowę. Mam nadzieję, że to tak będzie w tej kaplicy, że Pan będzie mógł też znowu potem pokazywać. Mam tu swój udział. Rozmawialiśmy już i mam nadzieję, że tutaj ta część prac, fundamenty będą powstawały w dwóch etapach. W tym roku pierwszy i potem chudziak na wiosnę, już jako takie przygotowanie bezpośrednie do prac górali. Swój udział będzie miał Pan Darek Jarecki, który już czeka na pewno, także z łopatą, jest gotowy. Ale przy fundamentach będzie taka, też one obłożone będą kamieniami. Nie ma lepszego kamieniarza w Polsce Północnej, także to jest jasne. Nie było żadnej dyskusji, kto to będzie robił. Chciałem pozdrowić księdza Łukasza Skarżyńskiego, który się wyrwał ze swojej budowy. Słów, ja już to doświadczenie budowy troszeczkę mam. Człowiek się uczy w jakiś sposób. Każdy dzień przynosi nowe problemy, nowe rozwiązania, nowe pytania i wchodzicie na wspaniałą drogę budowy świątyni dla Pana Boga. I wiecie, te problemy, które będziecie mieli, bo im więcej, tym lepiej, dlatego że one będą Was jednoczyły, będziecie spotykali się, będziecie modlili się o rozwiązanie tych problemów. No właśnie, przede wszystkim one mają stworzyć między Wami relacje, wspólnotę. To, że robicie coś więcej niż tylko budynek, niż tylko no właśnie taka robota, którą trzeba wykonać, bo ona, zobaczycie, pójdzie szybko. Każdy dzień to kolejne elementy, ale właśnie, które no są na Bożą chwałę i nigdy nie możemy tego tracić sprzed oczu.